Na tę liturgię dostajemy dzisiaj prześliczne słowo, które nam pokazuje relację Boga do człowieka. Mam nadzieję, że nikt z nas, kto tu dzisiaj jest, nie widzi siebie w Samarytaninie. Chociaż najlepiej byłoby się w nim zobaczyć. Mam nadzieję, że wszyscy w nas czujemy to mocno gdzieś w sercu. Odnajdujemy się w tym człowieku, który został pobity. W człowieku, który schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójów. W człowieku, który jest obdarty, który jest poraniony, który jest na wpół umarły. Ja się w tym człowieku bardzo mocno odnajduję. Spróbujmy sobie zapytać samych siebie, co to za obraz? Człowiek, który wychodzi z Jerozolimy w kierunku Jerycha. To jest człowiek, który się stacza na dół. Jerozolima była położona wysoko w górze. Do Jerycha schodziło się w dół. To jest obraz człowieka, który się stacza w dół, który się oddala od Boga. To jest obraz człowieka, który się degraduje, który się poniża, który po prostu schodzi, ale człowieka, który jest napadnięty. Człowieka, który w tej drodze, kiedy odchodzi od Boga, zostaje napadnięty. To jest przepiękny obraz tego, jak niebezpieczne jest odchodzić od Boga. Ta droga bardzo symboliczna u świętego Łukasza, którą przebywa ten człowiek z Jerozolimy do Jerycha. Jest drogą, którą wykorzystuje przeciwnik do tego, żeby mnie zmiażdżyć, żeby ograbić, żeby mnie zostawić na wpół umarłym. Tak, bracia i siostry, tak jest zawsze, kiedy odchodzimy od Boga. Naprawdę. Kiedy odchodzimy od Boga, nie może być inaczej. Bo ta droga jest usiana przez przeciwników, przez zabójców, przez tych, którzy nas odzierają, którzy nas pragną ograbić ze wszystkiego. Do tego stopnia ten człowiek jest tam ograbiony, że czytamy, że leży obdarty, to znaczy pozbawiony szat. To znaczy, że leży jak niewolnik. To znaczy, że w nim nie ma już wolności. W nim nie ma godności. Ktoś mu zabrał godność, którą odkrywał sobie w Bogu. Nasz przeciwnik, kiedy decydujemy się odejść od Boga, na tej drodze, w której się degradujemy, zawsze na drodze, kiedy wybieramy grzech, robi wszystko, żeby z nas zedrzeć szaty, żebyśmy stali się niewolnikami, byśmy byli na wpół umarli. Czasem, kiedy wychodzę na miasto, kiedy spotykam się z ludźmi, to dziwię się, że jeszcze nie nazywano tego świata takim horrorem, w którym chodzą zombie wszędzie. Ludzie, którzy są na wpół żywi. Ludzie, którzy już nie patrzą sobie w twarz. Ludzie, którzy nie potrafią się dzisiaj uśmiechać. Ludzie smutni. Ludzie, którym zabrano godność. Tak. W tym świecie, który coraz bardziej odchodzi od Boga,
którym paradoksalnie mówi się o wolności tak bardzo mocno. Ilu dzisiaj ludzi leży pobitych, na wpół umarłych, w których nie ma chęci do życia, zostawionych samym sobie. Ta droga z Jerozolimy do Jerycha jest drogą specyficzną. To jest droga, którą pokonujemy niemal każdego dnia. Za każdym razem, kiedy odwracamy się od Boga. Na tej drodze spotykamy tych, którzy chcą nas ograbić, zabić, zniszczyć. To są najpierw świat, potem szatan, a na końcu ciało. I wydaje się, że tym najgroźniejszym jest nasze ludzkie ciało. My sami, dla siebie, którzy wybieramy taką drogę. I tu się zaczyna dobra nowina. Przychodzi Samarytanin. Ale zanim przychodzi Samarytanin, to mamy bardzo pewien smutny obraz. Obraz może też nas. Obraz Kościoła. Przychodzą kapłan i lewita, którzy przechodzą obojętnie obok tego człowieka. Którzy widząc człowieka na wpół umarłego, człowieka bardzo słabego, człowieka ubogiego, ludzie, po których można byłoby się spodziewać, że będą odbiciem Boga w tym świecie, rozmijają się z tym człowiekiem. Pamiętam kiedyś dyskusję, w której zastanawiano się, dokąd oni szli, czy oni wychodzili ze świątyni. Może wychodzili z Jerozolimy. Kapłan i lewita to byli ci, którzy byli najbliżej Boga. Prawie, że trzymali go za nogi. Po ludzku byli utożsamiani z Bogiem. Jak ktoś zobaczył kapłana czy lewitę, to sobie ludzie myśleli, że to jest człowiek Boga. Jak mnie ludzie widzą na ulicy, kiedy idę sobie w sutannie, to ta sutanna im przypomina o Bogu. Przychodzi ten człowiek, być może idzie z Jerozolimy. Może ich szaty jeszcze pachną dziś kadzidłem. Taka piękna liturgia przed chwilą. Tak bardzo blisko był Bóg w tej modlitwie. Gdzie jest Bóg? Ale niektórzy mówią, że być może szli do świątyni, żeby się spotkać z Bogiem. A że byli Żydami, to prawo zabraniało im dotykać tego, kto już umierał, żeby nie zaciągnąć nieczystości. Dlatego obeszli szerokim łukiem, żeby nie dotknąć, żeby nie spotkać, żeby za chwilę spotkać Boga. Boga, którego mieli na wyciągnięcie ręki. Boga, którego mieli na wyciągnięcie ręki. Jaki to smutny obraz Kościoła. Ta Ewangelia pokazuje, że możemy się rozminąć z Bogiem. To jest bardzo mocna Ewangelia. I przychodzi Samarytanin.
Człowiek, który dla tego człowieka, który leżał, był po ludzku wrogiem. Między Samarytanami a Żydami wionęła ogromna przepaść. 8 wieków nienawiści. Kiedy Izraelitów wzięto do niewoli, to na ich miejsce właśnie sprowadzono Samarytan. Żeby kiedykolwiek Izraelitom przyjdzie do głowy wracać do swojego narodu, żeby nie mieli miejsca. Więc między Izraelitami, Żydami a Samarytanami wionęła ogromna przepaść nienawiści. I ten Samarytanin pochyla się nad Bogiem. Mimo tego, że po ludzku jest niewierzący. Izraelici, kiedy go widzą, to czują do niego wręcz odrazę. Przez niego na pewno nie może mówić Bóg. Na pewno nie może mówić Bóg. Żydzi, kiedyś chcąc dokuczyć Jezusowi, mówili do niego prześmiewczo, że jest Samarytaninem, żeby go obrazić. Nic dobrego z Samarii nie mogło wyjść. I on się pochyla nad tym człowiekiem. Wiecie, jaka jest różnica między kapłanem Lewitą i Samarytaninem? Że tamtych dwóch, oni szli do świątyni. Bądź ze świątyni. Kierunek jest mało ważny. Samarytanin okazał się świątynią, obrazem radykalnej miłości Boga. Przedziwne, że to w nim Bóg objawił swoją niesamowitą miłość. Ten czyn, którego dokonał, czyn radykalnej miłości do nieprzyjaciela. Wiecie, cały ten obraz i kontekst tej przypowieści jest odpowiedzią na pytanie, które dzisiaj przychodzi znawca prawa i zadaje Jezusowi to pytanie. Nauczycielu, pyta się tak, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiada, co jest napisane w prawie? On z kolei mówi tak, powołując się na prawo. Będziesz miłował Pana Boga swojego całym sercem, całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego. On doskonale zna prawo. On doskonale zna prawo. Ale Jezus mówi do niego tak. Dobrze się odpowiedział. W takim razie to czyń, a będziesz żył. Ale w nim był pewien niepokój, w tym człowieku. I zadał pewne pytanie, kto jest moim bliźnim? To jest niezwykłe serce Jezusa, który tego człowieka stopniowo przygotowuje, żeby on zadał to pytanie. Ten człowiek przychodzi z pytaniem do Jezusa. Ale tym, kto prowadzi całą tę rozmowę, jest Jezus. On ją kontroluje. On ją prowadzi. Żeby ten mógł zadać to pytanie kluczowe, kto jest moim bliźnim? No. Kto może być bliźnim dla Żyda? Znawcy prawa. Żyd. Ale już na pewno nie Samarytanin. Absolutnie nie Samarytanin. A Jezus mówi mu tak, że jego bliźnim jest twój wróg. Grzesznik. To już nie może być dobrze przyjęte.
to już nie może być przez niego dobrze przyjęte. Dlatego Jezus zadaje mu pytanie po tej przypowieści: jak myślisz, który z tych trzech okazał się bliźnim? Słyszeliście, co odpowiedział? On nie był w stanie powiedzieć, że to był Samarytanin. Chociaż dobrze wiedział, że to był on. On powiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Ten, który okazał mu miłosierdzie. Więc wtedy Jezus powiedział mu: idź i ty czyń podobnie. I my nie wiemy, jak los tego człowieka się skończy. Bo to jest pytanie, które dzisiaj jest zawieszone nad nami. Czy my myślimy tak jak Jezus? Czy mamy myślenie takie jak Jezus? Żeby mieć takie myślenie jak Jezus, to trzeba mieć jedną rzecz w sercu. Dzisiaj ją odkryć. To, co powiedziałem wam na początku. To nie idzie o to, żeby zadać sobie pytanie, czy ja jestem już na tyle dobry, że będę jak Samarytanin, że będę szedł i do swoich wrogów. To byłoby pięknie. Ale ta Ewangelia póki co przynajmniej o to nie prosi. Tego się nie domaga. Ewangelia dzisiaj chce nam pokazać zupełnie inną rzecz. Żebyśmy najpierw zobaczyli siebie tutaj, gdzie jesteśmy. Że my jesteśmy wrogami Boga. Że my jesteśmy tym, czy tymi, którzy są Jego nieprzyjaciółmi. Każdy grzech sprawia, że między nami a Bogiem wyrasta ogromna przepaść, tak wielka, a może jeszcze większa niż ta, która była między Żydami a Samarytanami. Ale Jezus znowu pokazuje serce Boga. Którego my nie rozumiemy, bo w nas jest ludzkie myślenie. W nas jest to ludzkie, kapłańskie, lewickie myślenie, że na miłość trzeba zasłużyć. Wiecie, jakie słowo dzisiaj przeszyło mnie do głębi, kiedy czytałem to słowo? To jest to, że Samarytanin się wzruszył do głębi. Że wzruszył się w sobie bardzo mocno. To słowo wzruszył się do głębi jest, można oddać, że właściwie jego wnętrzności się powywracały. Nie? To było tak głębokie wzruszenie. Wzruszył się nad swoim wrogiem. To jest miłość Boga do człowieka. Bóg nie potrafi kochać, nie potrafi nas nie kochać. Nie potrafi kochać nas taką miłością, ale jeśli już, to kocha nas na całego. I to tak. Że z Jego strony nie istnieje żadna przepaść. I że nie musimy w tej przepaści to my robić ani jednego kroku wcześniej. Ale On daje siebie samego. Bezwarunkowo. To jest miłosierdzie. I to jest logika miłosierdzia. Ten Samarytanin tak bardzo mocno się wzruszył, kiedy zobaczył tego biednego, na wpół żywego człowieka, że opatrzył jego rany winem i oliwą. To są sakramenty. W każdym sakramencie, także tutaj, Bóg chce dzisiaj opatrywać twoje rany. Pomimo tej przepaści. Jak piękne jest serce Boga, o którym dzisiaj mówi nam Jezus. Jak piękne jest Jego serce.
jest Bóg względem każdego z nas. Ten człowiek na wpół umarły leży, nie ma siły, więc co robi ten Samarytanin? Bierze go i kładzie na swoje zwierzę. Co to znaczy? Że resztę drogi musi przebyć sam pieszo. Że resztę drogi musi przejść sam. Taki jest Bóg. Bóg naprawdę nie ma złudzeń co do naszej kondycji. On nie szuka w nas dobra na siłę, takiego sztucznego, takiego, jak sobie próbujemy sami nieraz założyć. Maskę piękna. Bóg widzi nas to najpierwotniejsze piękno, które jest niesamowicie nieraz poranione. Które jest niesamowicie tak zniekształcone, że leżymy na wpół umarli, wyrzuceni gdzieś przy drodze. Bóg nie ma złudzeń co do naszej kondycji i naszego stosunku, jaki do Niego żywimy. Ale tak jak ten Samarytanin, nie kalkuluje niczego. Poszedł na tę drogę. Pomimo tego, że wiedział, że wokoło jest niebezpieczeństwo, tak jak ten Samarytanin. Poszedł sam, pieszo, a potem zaniósł do gospody. To jest obraz Boga, który się nami nieustannie opiekuje. Nie możemy mieć w sercu obrazu innego Boga. Każdy inny obraz będzie wielkim zniekształceniem. Przyjmijmy dzisiaj miłość Boga, taką, jaka ona jest. Pozwólmy dzisiaj, żeby Bóg patrzył na nas takimi, jakimi jesteśmy. Przyznajmy się do tego, że odeszliśmy od Niego, że leżymy na wpół umarli, że może nie ma w nas godności. Pozwólmy Mu się pochylić nad nami, bo On to robi. Najpierw wypowiadając to słowo, a teraz, kiedy bierze was do gospody i zaprasza do tego, byście brali z tego stołu, ile wam potrzeba. Niech to słowo w nas się dzisiaj spełnia. Amen.